Getto żydowskie, inaczej zamknięta dzielnica żydowska. W wielu europejskich miastach getta pozostawały dla Żydów przymusowym miejscem osiedlenia od średniowiecza do XIX wieku. Jesienią władze niemieckie zażądały od Żydów spłucenia kontrybucji w złocie, srebrze i diamentach. Nie udało im się to, więc część ludności została zamordowana na miejscu, a pozostałych wywieziono pociągiem na Górę Bronną. Żydzi byli zbierani ze wszystkich stron miasta do oddzielonego punktu, getta. Za funkcjonowanie i porządek majora odpowiadał Judenrat, który składał się z 60 członków.